No i dzień dobry, mamy środa, 20, nie pamiętam który sierpnia. To jest moja kolejna próba do tego, aby nagrać vloga. Kilka tych prób już było. Niestety po prostu wszystkie nagrania skasowałam, więc zobaczymy co wyjdzie dzisiaj. Mam nadzieję, że tym razem już się uda. Zresztą co ma być, to będzie. To co nagram, zmontuję. Jeżeli faktycznie do czegoś to się będzie nadawało, to po prostu to wrzucę, bo od czegoś trzeba zacząć. A więc dzisiaj razem ze mną zobaczycie, jak przygotowuję się do nagrywania na YouTube'a. Będę dzisiaj nagrywać kilka różnych filmów, bo już od dłuższego czasu nic nowego się nie pojawiło, a mam mnóstwo nowych pomysłów, więc po prostu dzisiaj zrobimy sobie takie studio nagrań i kilka tych filmów po prostu nagram. Okej, teraz robię śniadanie, więc pomyślałam, że jeszcze chwilkę sobie coś tutaj do was pogadam, tylko poczekajcie, niech ja znajdę płatki. No bo są. Ogólnie plan co do tych vlogów jest taki, żeby wam pokazywać taką moją codzienną pracę, to co po prostu robię jako copywriter i nie tylko, bo jednak ten mój biznes jest troszkę już szerszy niż tylko copywriting. Niestety zamiast płatków znalazłam właśnie czyje, także szukamy dalej. Dobra, mieszanka płatków jaglanych i orkiszowych, może być i tak. No okej, śniadanie gotowe. Ja przy okazji wrzuciłam chleb do piekarnika. Teraz sobie będę jadła. Przy śniadaniu lubię sobie coś poczytać, więc mamy tutaj, już wam pokazuję. Mamy, chciałam powiedzieć owsianka, ale w sumie to tak nie do końca. W każdym razie płatki i kończę właśnie książkę Garego Przebij się. Więc jem, czytam i wracam do was i lecimy do łazienki ogarnąć się przed nagrywkami. No dobra, więc jesteśmy już w mojej łazience, ja już sobie wysuszyłam włosy i teraz to jest co przed w sumie każdymi nagrywkami warto zrobić, czyli taki lekki makijaż. Kiedyś robiłam tak zgodnie z radą innych osób, które się tym tak profesjonalnie zajmują, że nakładałam dosyć taką dużą warstwę tego makijażu, wiecie, taka przesada typowo, że więcej bronzera i tak dalej, żeby po prostu być wyraźniejszym w kamerze. I fakt faktem, jak ja bym zaczęła nagrywać tak jak teraz, to sami widzicie, że jednak jestem dość blada, jest sporo przebarwień i tak dalej, więc to nie, może nie ciekawie w tej kamerze wygląda. Natomiast też mam już dość nakładania tych wielu warstw, bo ja się po prostu w tym dobrze nie czuję, więc dzisiaj zobaczycie, jak ja to teraz robię, jak wygląda mój taki makijaż, kiedy szykuję się do nagrywek. Jeżeli są tu jacyś panowie, to to nie przełączajcie, nie przesuwajcie tego filmu, bo będą też rzeczy dla was. Już tutaj sobie robię miejsce na ogarnianie się. Dlaczego mówię, że będą też rzeczy dla panów? Dlatego, że po prostu wielu mężczyzn zaczyna zauważyć to, jak ważne jest, jak oni wyglądają w tej kamerze, czyli że zaczynają już używać jakiegoś podkładu i pudru. Nie mówię, żeby tutaj nie wiadomo jak szaleć, ale faktycznie ten chociażby puder nałożony chwilę przed nagrywkami, żeby się nie świecić, to jest fajna sprawa. W sumie co? Najpierw leci podkład. W ogóle nie, żebym ja się na tym znała. W swoim życiu może przetestowałam ze 3 podkłady. Zazwyczaj używałam tego z Bourjois Healthy Mix. Teraz znalazłam coś takiego z Vibo Forever Better Skin. I muszę wam przyznać szczerze, że nie wiem, czy tu łapię fokus, bo że jestem beznadziejną vlogerką beauty. No nie jestem vlogerką beauty, dlatego tak to wygląda. W każdym razie Vibo Forever Better Skin, jeśli kogoś to interesuje. Zauważyłam właśnie jak ten efekt wygląda na skórze głośnego i uważam, że jest super sprawa, bo skóra jest taka aksamitna. O, aksamitna i nie jest taka, wiecie, bardzo porcelanowa aż. Nie jest to taka duża warstwa. Zresztą ja tylko jedną warstwę nakładam tego podkładu. Też dlatego, ale efekt jest bardzo, bardzo naturalny moim zdaniem. Więc sobie to wklepuję palcami. Nie wiem, czy w ogóle was to interesuje, ale tak jak mówiłam, to będzie prawdopodobnie pierwszy vlog, który zostanie opublikowany na moim kanale. I tak jak nie mam problemu z nagrywaniem normalnych filmów, takich wiecie, jakimś, nie że ze scenariuszem, ale taki konkretny temat, nie mam problemu z nagrywaniem Insta Stories, robię przecież live, webinary i tak dalej. Tak jak sobie myślę teraz o tym vlogu,
to mam jakiś taki paraliż lekki. To znaczy, niby mówię tutaj do was, do tej kamery, ale tak się zastanawiam, Boże dziewczyno, no to ty robisz. A więc jak będę to montować, to pewnie będę się sama z siebie śmiać i zastanawiam się, czy to w ogóle puszczę. Mam nadzieję, że tak. Okej, ja tu tak, wiecie, bardzo profesjonalnie wklepuję to po prostu palcami. O, za uszami też. Tak to u mnie wygląda. Zastanawiam się, dam sobie lekko korektor jeszcze. Dobra, więc dosłownie dwie małe kropeczki tego korektora. Trochę się tak, wiecie, już trochę spieszę, bo pewnie już jest 10, nawet nie wiem. Zleciał ten czas dzisiaj rano. Generalnie ja w tym tygodniu miałam taki plan, żeby nie robić nic konkretnego, jedynie tyle, co muszę i nadrabiać, w sensie nadrabiać, kończyć już oglądać kurs Bartka Popiela, liczy się kampania. Z racji tego, że w zeszłym tygodniu w środę miałam webinar, w sobotę miałam 3 godzinne szkolenie. I wiecie, to jest wykańczające, naprawdę, przygotowania do tego, mimo że to była taka bardzo, bardzo malutka kampania, wręcz w ogóle jej nie planowałam i ostatecznie, naprawdę na ostatnim, jak to się mówi, rzutem na taśmę stwierdziłam, że zrobię webinar i coś tam w ogóle o tym powiem. No tak czy siak to trochę mnie to wymęczyło, więc stwierdziłam, że w tym tygodniu po prostu tej pracy będzie mniej. Tak jak mówiłam, wszystko tylko to, co muszę zrobić, bo chciałam właśnie nadrobić ten kurs. Jestem już w około, no mam już obejrzane jakieś 70% tego kursu. I plan jest taki, żeby w tym tygodniu go skończyć, dlatego że koniec września, początek października planuję kampanię, drugą kampanię, drugą edycję mojego kursu Zarabiaj na pisaniu, zostaję copywriterem. I chciałabym przeznaczyć cały wrzesień na przygotowania, dlatego że ja robię wszystko praktycznie sama. Jedyne co to oddaję, oddelegowuję montaż filmów i to też nie wszystko. Więc tej pracy po prostu trochę jest, dobra? Rzęsy. Będę pewnie śmiesznie wyglądać, może to wytnę później przy montażu. Nawet nie wiem, czy co wy widzicie, okej. Więc wrzesień to będzie kampania i no chciałabym obejrzeć ten kurs, żeby wiedzieć po prostu, jak to robić lepiej. No trochę kampanii już zrobiłam. Była pierwsza właśnie edycja tego kursu. Wcześniej była przedsprzedaż, a jeszcze wcześniej w styczniu, w lutym robiłam, powiedzmy, taką bardzo, bardzo prowizoryczną kampanię mojego e-booka. W ogóle to był mój pierwszy produkt i nie miałam pojęcia wtedy, jak się robi kampania. I tak koniec końców, o, efekt był fajny. Ale wiecie, zawsze może być lepiej. I uczę się od osób, które mają efekty. Dobra, pomalowałam te rzęsy, wracam do was. Jeśli kogoś by interesowało, to zapomniałam powiedzieć. Puder z Ribena. Z tej mat. Ten standardowy. Dużo rzęs to jest jakiś AA. Sensi Skin, Just Volume It Up. Ale nie, średnio go polecam. Mam go teraz, bo po prostu poluję na mój ulubiony tłuszcz, czyli Max Factor 2000 kalorii, ale jakoś ostatnio gdzieś nie mogę go dostać. To już jest ok, zrobione. Teraz sobie ogarnę brwi. Mówiłam właśnie wam o tej kampanii, bo sporo osób pyta mnie, kiedy będzie możliwość kolejna, aby dołączyć właśnie do tego kursu Zarabiaj na pisaniu, zostań copywriterem. I żeby nie było, będę uprzedzać wcześniej. Uprzedzam już teraz na tym nagraniu, będę uprzedzać w mailach, na Instagramie i tak dalej. Żeby po prostu później nie było tych maili tak dużo, że ojej, ja nie wiedziałam, nie zdążyłam uzbierać pieniędzy czy coś takiego. Akurat wypłata przychodzi innego dnia, ja to wszystko rozumiem. Dlatego po prostu teraz będę uprzedzać wcześniej. Dobry, już mam tej pomady z Vibo Eyebrow po prostu. W tym odcieniu numer 2. Jeśli kogoś to interesuje. Taka ze mnie beauty blogerka. I skąd w ogóle myślę, żeby właśnie teraz znowu wystartować, w ogóle spróbować nagrywać te vlogi, no to nie ukrywam, że jednak trochę mnie zainspirowała książka Garego, którą wam dzisiaj pokazywałam, którą czytałam, czyli Przebij się. Chociaż mi daleko w ogóle do polecania takiego trybu życia, jaki poleca Gary, daleko mi do tego całego hustlowania i tak dalej, to muszę przyznać, że ostatnio no, zaniedbałam tego YouTube'a, bloga i tak dalej.
A szkoda, bo przecież lubiłam to robić, naprawdę. I też mnie już naszło jakiś czas temu, żeby jakieś te filmiki w końcu nagrać. Miałam mnóstwo pomysłów. Dlatego też teraz właśnie wracam z filmami. A vlogi z tego względu, że już od jakiegoś czasu o tym myślałam. No i stwierdziłam, że skoro we wrześniu będzie, koniec września, początek października będzie ta kampania, to pomyślałam, że może fajnym pomysłem byłoby pokazywać wam po prostu, co się dzieje przed kampanią, jak się do niej przygotowuję. I co się dzieje w trakcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To, co teraz używam, to jest, w sumie nie wiem, co to jakieś... Coś z Kobo. O numerze 322. Taki jakby cień, który można używać też jako róż. Taki lekko rozświetlający i to jest jakby tyle, co ja robię na tej twarzy. No, zostaje jeszcze zrobić usta. Coś sobie tutaj wybierzemy akurat, jeśli chodzi o usta. Mam duży wybór, bo uwielbiam różne pomadki, ale ostatnio mówiłam na Instagramie, że zawsze jak się pomaluję, wydaje mi się, że to super do mnie pasuje, potem nagrywam jakiś film i się okazuje, że jednak nie bardzo. I właśnie nie wiem, gdzie jest moja ulubiona pomadka. Dobra. Niech będzie, że ta kredka. Więc użyłam teraz jakieś kredki Perfect Line z... nie wiem czego. Sorry. Podejrzewam, że jakiś essence. No, więc make-up ready. Jak widzicie, tutaj jest troszkę gładsza skóra. Natomiast, no, fakt faktem, jakbym miała jakiś bronzer i tak dalej, no to byłoby bardziej w 3D. Teraz może jestem trochę bardziej płaska, ale jakby nie przeszkadza mi to. Została jeszcze jakaś biżuteria. Z kolczyki. I jeszcze muszę znaleźć łańcuszek. Mi się zapodział mój ulubiony łańcuszek, więc dzisiaj będzie bez. Jeszcze spsikam się czymś takim. To jest jakiś Kobo Makeup Fixer Spray. Żeby po prostu, jak wiecie, będę dzisiaj trochę tych filmików nagrywać, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Pierwszy film, jaki dzisiaj planuję nagrać, to będzie film o talentach Galupa. Dobra, coś mi przerwało, więc jeszcze raz. Pierwszy film, jaki dzisiaj planuję nagrać, to jest film o talentach Galupa. Więc jeżeli ten vlog będzie wcześniej niż ten film, a podejrzewam, że tak będzie, to subskrybujcie kanał, żeby po prostu tego filmu nie przegapić. A jeżeli ten vlog wchodzi później, no to tutaj wyświetli wam się ten właśnie film. Więc po skończeniu, i w ogóle po skończeniu tego filmu, też wam dam odnośnik do tego filmu o talentach Galupa, jeżeli on będzie pierwszy. Zachęcam do obejrzenia, bo myślę, że będzie to naprawdę ciekawy film. Szczególnie ciekawy dla przedsiębiorców i dla osób, które w ogóle planują wejść w swój biznes. Tak właśnie spryskałam się perfumami, mimo że będę nagrywać się w domu, ale wiecie, trochę luksusu nie zaszkodzi. Warto się poczuć tak, jakbym była dziś naprawdę w pracy, wtedy motywacja jest naprawdę, naprawdę dużo, dużo większa. Więc lecimy, wychodzimy już stąd i idziemy zrobić sobie małe studio nagrań. Jestem świeżo po przeprowadzce, więc szukam jakiegoś fajnego kącika na właśnie to studio nagrań. I myślę, że tutaj jak na razie będzie ok. Tylko muszę iść po statyw, muszę to jakoś fajnie ułożyć. Nie wiem jeszcze, co zrobić na tym kredensie. Ale myślę, że ta kanapa fajnie się tutaj wybija kolorystycznie, więc będzie coś ciekawego. Widzę, że już mi tutaj bateria mruga, że trzeba ją podładować. Jest godzina 11:30, ja nagrałam dwa filmy. W tym czasie, jak widzicie, zmieniłam koszulkę, zmieniłam trochę usta, chociaż chyba są bardzo podobne do poprzednich. Nagrałam dwa filmy, nagrałabym w sumie więcej, ale denerwuje mnie ta mrugająca bateria. I pewnie jak ją teraz podładuję, to już mi się za jakiś czas nie będzie chciało żadnych nowych filmów nagrywać. Także zobaczymy, jak to będzie. Odezwę się do was później. Jak widzicie, po zmianie stylówki i koloru ust, ja nagrałam właśnie trzeci film, oprócz właśnie tego vloga, i myślę, że to już będzie koniec na dzisiaj. Tak jak mówiłam, ten tydzień miał być bardziej odpoczynkiem, a jak widać, już dzisiaj trochę pocisnęłam z tymi filmami. Zastanawiam się, czy chcecie na przykład na tych vlogach, bo myślę, że jeżeli ten vlog fajnie mi pójdzie, jeżeli będzie fajny odbiór, to takie vlogi będę nagrywać częściej. I zastanawiam się, czy chcielibyście na przykład posłuchać, co mam do powiedzenia w temacie różnych książek, które właśnie teraz czytam. Czy byłoby to dla was interesujące? No bo całkiem sporo czytam tych różnych książek branżowych, książek właśnie inspirujących, motywacyjnych i tak dalej. Więc może chcielibyście takie mini recenzje na vlogu. Dajcie znać. Robię sobie właśnie kawę i pomyślałam, że będę powoli kończyć tego vloga.
Natomiast zastanawiam się, czy nie nagram może takiego vloga jeszcze jutro. To by było w sumie trochę szalone. Ale okej, okay. Jeżeli będę robić jutro to, co myślę, że będę robić, czyli pracować troszkę nad kolejnymi lekcjami do mojego kursu, no bo mam pomysły na jeszcze dodatkowe lekcje, takie bonusowe dla obecnych uczestników kursu Zarabiaj na pisaniu, zostań copywriterem. No i też, jak mówiłam, niedługo będzie startować kolejna edycja, więc w tym kursie będzie troszkę jeszcze więcej materiałów i prawdopodobnie jutro będę nad tym troszkę pracować. Szczególnie, że muszę właśnie nagrać jeszcze jedno wideo, a już dzisiaj nie mam siły, więc jeżeli tak bym jutro miała wyjąć kamerę i ponagrywać właśnie to wideo, to mogę też nagrać przy okazji vloga. Teraz widzicie, jak pięknie rozsypałam kawę dookoła. No ale co tam. I co, i już chyba o tyle razy was o zdanie pytałam, ale no także dajcie też znać, bo myślę, że zaraz wsiądę do montażu tego filmu i on powinien pojawić się dzisiaj. Więc jeżeli ktoś ogląda i chce się podzielić swoim zdaniem, to dajcie znać, czy to było dla was ciekawe i czy chcielibyście właśnie więcej takich vlogów, gdzie pokazuję, gdzie pokazuję tak trochę swojego życia biznesowego. O. I czy byłoby to dla was interesujące? Ja robię sobie tą kawę i pewnie idę teraz montować ten film. Myślę, że to by było na tyle i tak pewnie tego materiału jest całkiem sporo. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo na pewno kilka nowych filmów się niedługo pojawi. Tak jak mówiłam, jeżeli nie, dzisiaj wejdzie ten vlog, więc on będzie pierwszy, także wyczekujcie kolejnego filmu o talentach Galupa. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, dajcie znać w komentarzu, odpowiedzcie na te wszystkie pytania, które wam tutaj zadałam. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia!